No ja. Nie wiem jak u was, ale u mnie majówka upłynęła pod znakiem prześladowań mojej skromnej osoby przez sporą ilość drobnych, niestety, szczupaków. Kwiecień był bardzo zimny, w majówkę szału nie było, na duże przynęte ryby w ogóle nie reagowały i trzeba było dłubać na drobno, żeby wydłubać takie no, kasztany różne. Największe tam jakieś 60 z plusem. Szału, szału. Bez. Ale tych ryb było na tyle sporo i ta dłubanina na drobne na tyle intensywna, że w tymże czasie zdążyłem zakończyć dla was testy dwóch kijów, nadających się do takiego lekkiego łowienia i dzisiaj omówię pierwszy z nich. Jeżeli słyszeliście nazwę Spro, to pewnie nazwa Spro kojarzy wam się głównie z kołowrotkami. Jak kołowrotki i Spro, to pewnie od razu kultowy redark. Bardzo dobre skojarzenie, ale Spro robi też wędki. Te wędki trafiły na nasz rynek czas temu. Ja się tak przymierzałem od jakiegoś czasu, żeby takie jedne Spro wziąć i sprawdzić, co to jest warte. Pochodziłem trochę, posiedziałem na ich kanałach firmowych, zobaczyłem, czym to oni tam łowią, co oni tam reklamują, jeśli idzie o te ich kije. I wybór padł na wędkę Spro Specter Finesse Spin, który chwalą jako świetny kij pod dropshota, kij ekstremalnie czuły, ochy, achy. I po prostu cud, miód i orzeszki. No to ja go tak dobrze wyczochrałem i teraz wiecie co? Powiem wam, co o tym Spro myślę. Jedziemy, jak zainteresowani. A oto przed nami bohater dzisiejszego spotkania, Spro Specter Finesse Spin. Wersja wyrzutowa od 5 do 14 gramów, długość wędki 2 metry 28 cm. No to zacznijmy od tego, jak to wygląda i jak to jest zrobione. Po wyciągnięciu wędki z pokrowca, kij ten na pierwszy rzut oka może się spodobać, w momencie kiedy my się zaczynamy przyglądać bliżej i docierają do nas pewne konstatacje, to robią się takie no, odczucia mieszane. Co my tu mamy, tak? 2,28 metra długości. Blank jest zasadniczo no, taki dość masywny. Nie jest to wędka, która wygląda finezyjnie, delikatnie, tak jakby sugerował ciężar wyrzutowy sugerowany przez producenta. Przy przerodce szczytowej mamy solidne 1,75 mm średnicy, przy dolniku 10,5 mm. Jest to kawał blanku. Uzbrojono go w 8 przelotek. Są to ringi no-name'owe, nie są to ringi żadnego znanego producenta. One wyglądają nieźle, jak na no-name'y, tak? Nie są one jakoś niechlujnie wykonane, te czy ramki, czy ringi nie są jakoś tam przesadnie toporne, grube. Jak na no-name one wyglądają całkiem ok. To nie jest drogi kij, on kosztuje tam trochę ponad 300 zł. Tak więc jak chcemy na tę półkę cenową one mogą być. Montaż tychże przelotek, no tak. Jeśli idzie o zrobienie omotek, no to to jest zrobione tak sobie. Tragedii nie ma, ale miejscami tego lakieru mogłoby być mniej. Jeśli idzie o precyzję ich montażu na blanku, nie wiem czy to zobaczycie, ale one lekko nam myszkują, linii prostej.
to one tak do końca nie trzymają. Żebyśmy się zrozumieli, nie jest źle, tak? To nie są jakieś duże odskoki, no ale proste to nie jest. Schodzimy do dolnika i tutaj patrząc, jak jest zrobiony montaż, no lipa taka totalna. Nie wiem, czy to tu zobaczycie, wrzucę zdjęcie. Za chwilę przedni foregrip piankowy jest uwalony klejem. Wygląda to po prostu słabo, jakość wykonania. No, jak na kij za 300, to by się wstydzili. Taką wędkę po prostu wypuszczać na rynek. Co jest tą kontrolą jakości, to tak nie tak w tym spro, moim zdaniem. Co mamy na dolniku? Sam dolnik jest bardzo krótki. To się może wielu spodobać, ale niestety za tą krótkością w tym wypadku pójdą też rzeczy negatywne, o których będę mówił, kiedy będę opisywał właściwości tego kija. Dolnik oparty jest o uchwyt kołowrotka. To jest klon TVS-a. Tak to przynajmniej wygląda. Rzecz charakterystyczna. Docisk kołowrotka jest dwuczęściowy. Mamy tutaj pokrętło i mamy drugie pokrętło, czyli kontrę. Takie rozwiązanie generalnie kojarzy mi się z takimi mocnymi wędami, zestawami na jakieś tam, nie wiem, sumy na łowienia morskie. Sporo sobie wymyśliło tutaj. No, dobra, no taki mają patent. Działa, no, trzyma kołowrotek, pewnie. Ta pianka Ewa generalnie może być. Ile ten kij waży? Producent deklaruje wagę na poziomie 120 gramów. Ja to oczywiście sprawdziłem. Kij wylądował na wadze elektronicznej. 122,4 grama ta waga mi pokazała. Czyli tak w zasadzie można powiedzieć, że to się zgadza. Że tam producent się nie rozjechał, jeśli idzie o rzeczywiste parametry kija, a opis na stronie. Krótko mówiąc, jeśli idzie o wygląd, to odczucia mieszane, ale jak to działa? Może ten kij się broni po prostu swoją akcją i tak dalej. Dobrze to sprawdziłem. Zaraz wam o tym opowiem.
No to zacznijmy od tego, jak to ma akcję. Producent deklaruje, że Pro Specter Finesse Spin w wersji od 5 do 14 gramów to X-Fast, powiało grozą. No to nie jest żaden X-Fast. Ja przynajmniej się z takim X-Fastem nie spotkałem. To jest Fast. I to niekoniecznie taki najfastszy, jakbyśmy powiedzieli. No taki normalny fast, bez szału. Ja nie mówię, że to jest coś złego, tak? No, po prostu ma taką akcję. Niech się ktoś nie nastawia, że to będzie jakaś mega turbo szybka szpada, bo tak nie jest. To od razu uprzedzam. Druga sprawa, ciężar wyrzutowy, realny tego kija. Oni deklarują, że to powinno nam śmigać gdzieś w zakresie od 5 do 14 gramów. Dołem jest blisko, to się gdzieś tam pokrywa, no już tam gdzieś przy odpowiednio cienkich plecionkach od okolic tych 5 gramów można już wabikami rzucać, on się już tam ładuje, przy łowieniu w opadzie, no tam ciutkę więcej trzeba mu dać, żeby ta szczytówka zadziałała, ale generalnie jest to tam blisko, pokrywa się. Górą on oczywiście może więcej niż te 14 gramów, zresztą jak pamiętacie, tam jest prawie 1,8 mm średnicy tej szczytówki, więc dziwne by było, gdyby on tylko 14 gramów dźwigał. Natomiast dźwiga troszkę mniej niż się spodziewałem, paradoksalnie. W mojej opinii tak realnie 20, max może 22 gramy całkowitej masy wabika. Tyle on jest w stanie bezproblemowo i bez tam zastanowienia rzucać. Przy większych ciężarach on zaczyna nam tutaj klękać. Z czym się to być może wiąże? Wiąże się to z charakterystyką pracy tego blanku. Specter ma taką delikatniejszą, bardziej wrażliwą troszkę szczytówkę. Ja nie mówię, że to jest jakaś turbo wrażliwa i bardzo, bardzo miękka, ale ona jest taka nadająca się. To sprawia, że on naprawdę, jeśli idzie o łowienie w opadzie czy przy dropshocie, ten kijek robi robotę, tak? Czy robiłby, gdyby nie pewne minusy, które ma, ale to zaraz dojdziemy. Dalej mamy taką akcję progresywną. Ten kij już pod relatywnie tam ledwie miarowym szczupakiem zaczyna się fajnie giąć, ładnie amortyzować. No i mocny dolnik wzmocniony krzyżowym oplotem. Tu jest zapas mocy, jak siądzie nam jakiś większy zębaty, to ten kij sobie też spokojnie poradzi. Jak wygląda czułość tego kija? No Sprogo reklamuje, że tam on jest ekstremalnie wręcz czuły. Tak. No nie jest ekstremalnie czuły. Słuchajcie, nie powiem, że jest źle, bo nie jest. Ale żeby było bardzo dobrze, to też nie powiem, bo też nie jest. Jest tak, no, przeciętnie. Jak na kij za 300, no to tak może być. Cudów się nie spodziewajcie, fajerwerków się nie spodziewajcie. Ten kij nie będzie was prądem raził i wyrywał z butów przy braniach, natomiast nie pozwoli wam zasnąć, tak, przy łowieniu ryb. Ten blank w sumie, jeśli idzie o jego działanie, on jest, jak na tę półkę cenową, to on jest nawet fajny. I nawet by ta wędka była przyjemna w użytkowaniu, przy takich zastosowaniach właśnie, jak taki trochę cięższy dropshot, jak szczupak na lekko, czy sandacz na lekko. No, ale muszą być jakieś ale. No i to teraz wam opowiem o tym, co mi się w tym nie podoba. Italian song.
from me, Sally. In nuggets sing like Buddy Nelly. I think it's plain to see. Some people say that the greatest is the Italian melodies. O sole mio, guardi in una caprese carozzone. Do you believe in Napoli? Lui prima Celentano, king of rock italiano. Italian melodies. O sole mio guaglio, una caprese carozzo. Do you believe in Napoli? Lui prima Celentano, king of rock italiano. Do you believe in Italy? Yeah. Celentano, king of rock italiano. Do you believe in me, Italy?
like Buddy Nelly. I think it's plain to see. Some people say that the greatest is the Italian melodies. Pozzole mio guaglio non ha caprese carozzo. Do you believe in Napoli? Lui prima Celentano, king of rock Italian. Papa, I am twisting with the Berberian colmo. Stop, I say open sesame. I say
Mohammed Rafi. I am landing on the Persian carpet just around the street. I am looking at the palmas of the sun. Hara, they are dancing in the moonlight of the red. Bia, I am walking like a camel. I jump across the dunes. I drink a magic potion in the house of Prince Harun. I am looking at the palmas of the sun. Hara, they are dancing in the moonlight of the red. Bia, I am looking at the dunes. W kiju tym, poza tym niechlujnym wykończeniem, które woła miejscami po prostu o pomstę do nieba, nie podoba mi się przede wszystkim to, że kij ten jest słabo wyważony. Mówiąc bez ogródek, wędka ta przy swojej jeszcze akceptowalnej masie, czyli tam niedużo ponad 120 gramów, no po prostu leci na ryj. Jest to dość uciążliwe, zwłaszcza przy dropshotowaniu. Żeby to jakoś tam równoważyć, żeby to jakoś w ręce leżało, kręciłem tutaj jakieś trochę cięższe młynki. Jak przykręciłem Dive BG z plecionką ważącą ponad 280 gramów, no to jakoś to już w ręce leżało, ale przecież cały zestaw wtedy waży ponad 400 gramów. To gdzie tu ta filozofia lekkiej wędki, lekkiego łowienia? W takiej sytuacji się podziewano. Tak więc to jest podstawowy minus tej wędki, jeśli chodzi o użytkowanie. No i sprawa kolejna, ten uchwyt. No jego wygoda dla mnie jest dyskusyjna. Nie ma tragedii, ale ten kij no, leżał mi w dłoni w sposób nieoptymalny. Tak bym to opisał. Słuchajcie, teraz tak, ta wędka w tej chwili kosztuje 320 zł. Jeżeli macie wolne 320 zł i chcecie sobie kupić wędkę do dropshota cięższego, czy do lekkiego łowienia szczupaków, czy sandaczy, to sugeruję Wam, żebyście nie kupowali z Pro Spectera, tylko poszukali czegoś, co będzie lepiej wyważone, ładniej wykończone, lżejsze i żeby jeszcze lepiej leżało w dłoni. Bo można takie pieniądze jednak trochę lepiej zainwestować, moim zdaniem, niż te wędki. A jeżeli ktoś już ją kupił, to da się tym łowić. No jak komuś pasuje, no to dobrze. Ja to tylko myślę
o tym, że teraz muszę ją jakoś sprzedać i pieniądze odmrozić. Na dzisiaj tyle, kochani. Następny film już niedługo, bo materiały mam pokręcone. Będę musiał tylko parę rzeczy jeszcze drobnych dograć i wszystko to pomontować, ale spodziewajcie się w niedługim czasie kolejnego testu takiej wędki do takiego właśnie lekkiego łowienia szczupaków. Chciałem powiedzieć i sondacze, ale pod sondacze to ja tamtej wędki nie widzę. Nie będę zdradzał, co to będzie dokładnie. Będzie to taka drobna niespodzianka dla Was. Za dzisiaj dzięki. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę tam łapę w górę, jak się nie podobało, łapę w dół. Proszę o komentarze. Dziękuję za subskrypcję. Jak coś, to zapraszam. Proszę się nie bać subskrybować. By Coffee sobie założyłem konto. Jak ktoś chce, to może mi tam wirtualną kawę postawić, wesprzeć cykadę, to mi się to spro trochę zamortyzuje. Dzięki Wam za wszystko. Jesteśmy w kontakcie, widzimy się niedługo. Cześć. Six of my legs.